Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 3, komentarz. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Po raz kolejny uwaga adresatów zostaje odwrócona od tego, co mogłoby odebrać im otuchę, i skierowana na Pana i Jego wierność. Pewnie znana jest czytelnikom wypowiedź apostoła z drugiego listu do Tymoteusza. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. 2:13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Miejsce to nie oznacza, że nie możemy liczyć na wierność Pana wtedy, gdy sami stajemy się niewierni. Nie, on pozostaje zawsze wierny wobec siebie i swego dzieła, ponieważ samego siebie nie może się zaprzeć. Wyrażona tutaj myśl jest jednak nieco odmienna. Tutaj przypomnienie wierności Pana ma zachęcić i pocieszyć. Zapominamy o tych, którzy są niewierni i chcą szkodzić dziełu Pańskiemu, i zwracamy się ku temu, który jest wierny, ku naszemu Panu. On pozostanie na zawsze. On pozostanie zawsze wierny wobec nas. W swojej miłości i przychylności, nawet wtedy, gdy źli i przewrotni ludzie będą stawiali nam opór. Słowo utwierdzić jest tym samym słowem, któremu przyjrzeliśmy się już w rozdziale 2, werset 17. Podczas gdy tam użyte było w formie życzenia, tu występuje jako spełnienie. 2 Tesaloniczan 2:17. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Czyli niech utwierdzi. To, że Pan nas utwierdza i zachowuje, stanowi część Jego niezachwianej wierności. Zachowanie, o którym tu mowa, jest ściśle powiązane ze zbawieniem z poprzedniego wersetu. Zachowanie jest wybawieniem. Tutaj powiązane jest ze złem lub złym. Strzec od złego może oznaczać zarówno zachowanie od złej osoby, jak i od zła samego w sobie. Sam szatan jest złym, dlatego potrzebujemy, aby wierny Pan ustrzegł nas przed tym wrogiem. Efezjan 6:16. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Są także źli ludzie, co widzimy w wersecie 2, którzy chcą nam szkodzić i przed którymi potrzebujemy być zachowani. Abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich, a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. W końcu istnieje także zło w znaczeniu ogólnym.
jesteśmy na przykład wezwani, by brzydzić się złem. Rzymian 12:9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Również i w tej sprawie potrzebujemy ochrony Bożej, ponieważ zło otacza nas niczym powietrze. Paweł niejednokrotnie czuł się zagrożony przez zło. Znał jednak i umiał korzystać z jedynego źródła pomocy, które apostoł miał wtedy i które do dzisiaj mamy do dyspozycji. Wierność naszego Pana. Bez względu na miarę naszej wierności, Jego wierność nigdy nie zawodzi. Niezależnie od tego, czy ludzie wokół nas żyją w obojętności, czy może w fanatycznej nienawiści zwalczają Ewangelię, nasze źródło siły i pomocy nadal pozostaje to samo. W objawieniu 19:11 wierność zostaje tak ściśle powiązana z naturą Pana, że sam zostaje nazwany imieniem wierny. Objawienie 19:11. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Już w pierwszym liście Paweł przypomniał Tesaloniczanom wierność Bożą. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Rozdział 5, 24 pierwszego Tesaloniczan. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. W omawianym liście Pan stoi na pierwszym planie, dlatego też znajdujemy tutaj wzmiankę o jego wierności.